Dzisiaj mam dla Was długo zapowiadany przeze mnie film na temat mikropompy Akuczek Solo, która jest pierwszą dostępną w Polsce bezdrenową pompą insulinową. Pokażę Wam, jak ona wygląda, z czego się składa, jak się ją obsługuje oraz oczywiście ile kosztuje. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Nie Słodzę. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Nie Słodzę. W wielu dyskusjach na temat tego, czy lepiej być leczonym za pomocą penów, czy za pomocą pompy insulinowej, mówi się, że pompy insulinowe są za duże, że trzeba je nosić cały czas przypięte do spodni albo włożone do kieszeni, że dreny, które z nich wystają, przeszkadzają itd. Prawdopodobnie z tego powodu powstała pompa insulinowa Akuczek Solo, której używam od ponad miesiąca i którą chcę Wam dzisiaj przedstawić od podstaw. Jej dystrybutorem w Polsce jest firma Roche, która jest również partnerem tego odcinka. Film podzielony będzie na kilka segmentów, a zaczniemy od tego, czego potrzebujemy, aby korzystać z Akuczek Solo, czyli co wchodzi w skład systemu. Aby korzystać z pompy, potrzebne nam będą baza pompy Akuczek Solo, pilot, za pomocą którego sterujemy pompą i jest on jednocześnie glukometrem, zbiornik na insulinę o pojemności 200 jednostek, który wyposażony jest w baterię zasilającą pompę, zestaw infuzyjny, który składa się z uchwytu na pompę, igły oraz plastra, dzięki którym możemy zamocować pompę na skórze, urządzenie wprowadzające do zakładania zestawu infuzyjnego. Jak zacząć korzystać z pompy? Pamiętajcie przede wszystkim, że decyzję o rozpoczęciu terapii pompą insulinową powinniście podjąć po konsultacji z Waszym lekarzem prowadzącym. Natomiast samo korzystanie z pompy Akuczek Solo powinniśmy oczywiście rozpocząć od szkolenia z edukatorem. Ja takie szkolenie przeszedłem i w jego trakcie zostałem zapoznany z tym, jak działa system oraz razem z edukatorem odpowiednio zaprogramowaliśmy pompę. Bazując na danych dotyczących mojego leczenia, a jak wiecie, ja jestem na pompie już przeszło 4 lata, wprowadziliśmy wszystkie niezbędne dane, jak moja wrażliwość na insulinę, czas działania insuliny, której używam, docelowe poziomy glikemii czy dawkę insuliny bazowej. Oczywiście ustalenie indywidualnych dawek insuliny bazowej powinno zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym. To wszystko wprowadza się na pilocie z ekranem dotykowym. Jego menu jest w języku polskim, więc jest to łatwe i dość intuicyjne. Pompa za pomocą komunikatów pojawiających się na ekranie przeprowadzi nas przez cały proces aktywacji bazy, czyli tego elementu. Będziemy musieli m.in. zeskanować kod QR za pomocą aparatu, który znajduje się z tyłu pilota. Baza pompy będzie działała do 4 miesięcy od jej uruchomienia. Jak założyć zestaw infuzyjny? Kiedy mamy już skonfigurowany system i uruchomioną bazę pompy, możemy założyć zestaw infuzyjny. Pokażę Wam, jak to zrobić, a jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, zawsze możecie skorzystać z instrukcji, która dołączona jest do urządzenia. Miejsc, w których możemy założyć pompę, jest sporo. Najbardziej rekomenduje się obszar brzucha oraz ramię, ale również udo, biodro, dół pleców czy pośladek. Wybór miejsca będzie zależał od Waszych indywidualnych preferencji. Wybrane miejsce należy odkazić. Najlepiej przetrzeć specjalnym wacikiem z alkoholem i poczekać do wyschnięcia. Wyjmujemy zestaw z opakowania. Najpierw bierzemy plastikowy uchwyt z plastrem i przykładamy go do urządzenia wprowadzającego, aż się zatrzaśnie. Naciągamy element po prawej stronie, aż usłyszymy kliknięcie. Wtedy możemy do środka włożyć kaniulę w taki sposób. Powinniśmy usłyszeć kliknięcie. Dalej usuwamy papierki zabezpieczające plaster, przykładamy urządzenie wprowadzające do skóry i naciskamy niebieski przycisk. Wygładzamy plaster, aby dobrze przylegał, a następnie przytrzymując biały przycisk, zdejmujemy urządzenie wprowadzające. Wyjmujemy i wyrzucamy zużytą obudowę kaniuli.
Przechodzimy do napełnienia zbiornika. Wygląda on tak. Na początku należy wyjąć to pomarańczowe zabezpieczenie baterii, a następnie w tym miejscu włożyć fiolkę z insuliną albo wkład, tak jak w moim przypadku. Następnie musimy napełnić zbiorniczek, pociągając tłoczek do dołu. Należy robić to powoli, żeby uniknąć nadmiaru pęcherzyków powietrza. Maksymalnie możemy wprowadzić 200 jednostek insuliny, jednak zbiorniczek powinniśmy wymieniać co 4 dni, dlatego najlepiej, jeżeli obliczycie, ile insuliny będziecie potrzebować w tym czasie i odpowiednio napełnicie zbiorniczek. Następnie możemy stuknąć palcem w zbiornik i przechylamy go tak, aby pęcherzyki powietrza znalazły się blisko igły. Wtedy delikatnie wciskamy tłok, aby usunąć powietrze z wnętrza. Zdejmujemy uchwyt z tłoku, ściskając go i zbiorniczek jest gotowy. Teraz musimy połączyć bazę ze zbiorniczkiem. W tym celu przede wszystkim musimy zdjąć niebieskie zabezpieczenie z bazy, a następnie włożyć w jego miejsce zbiorniczek i docisnąć. Usłyszymy wtedy sygnał dźwiękowy. Zostaniemy poproszeni o wpisanie na pilocie poziomu napełnienia zbiornika. Pamiętajcie, że każda kreska na podziałce oznacza 20 jednostek. W dalszej kolejności na pilocie pojawi się komunikat o napełnieniu igły zbiornika. Pamiętajcie, że w tym czasie pompa musi być odłączona od ciała. Powinniśmy trzymać ją w ręku w taki sposób. Tak, aby igła znalazła się w górnym rogu i była lekko nachylona do dołu. Czekamy, aż na jej końcu pojawi się kropla insuliny. Wówczas klikamy na pilocie OK. Teraz możemy podłączyć pompę do ciała. Robimy to w ten sposób. Trzymamy pompę pod kątem 45 stopni względem plastikowego uchwytu. Umieszczamy igłę pompy w szarej części kaniuli. Następnie lekko dociskamy i przekręcamy pompę o 45 stopni, tak aby zatrzasnęła się na zaczepach uchwytu pompy w tym i w tym miejscu. Usłyszymy dwa kliknięcia. Na koniec na pilocie będziemy musieli potwierdzić uruchomienie podawania insuliny w dawce podstawowej. Klikamy i gotowe. Działanie pompy w praktyce. Kiedy już mamy założony zestaw infuzyjny i uruchomione podawanie dawki podstawowej, pompa działa i możemy z niej korzystać. Pokażę Wam teraz, jakie daje nam możliwości związane z podawaniem insuliny. Kalkulator bolusa. Można powiedzieć, że mózgiem Akuczek Solo jest pilot. To na nim wykonujemy większość działań. Między innymi podamy bolusy, czyli insulinę do posiłków albo korekcyjne dawki insuliny. W tym celu możemy posługiwać się kalkulatorem bolusa. Jako że jego działanie jest związane z naszym indywidualnym zapotrzebowaniem na insulinę, powinniśmy jego ustawienia skonsultować z naszym lekarzem prowadzącym. Wystarczy, że w menu na pilocie wybierzemy opcję bolusy, a następnie zalecenie bolusa. Tutaj w pierwszej kolejności wprowadzamy nasz aktualny poziom cukru. Mamy dwie opcje. Albo klikamy tak i mierzymy poziom cukru pilotem, który, tak jak mówiłem, jest również glukometrem, albo klikamy nie i wprowadzamy wynik ręcznie, na przykład z innego glukometru albo systemu CGM. Dalej określamy porę pomiaru oraz ilość spożywanych węglowodanów. Jeżeli nie jest to bolus związany z posiłkiem, tylko na przykład chcemy obliczyć korekcyjną dawkę insuliny, to nie wpisujemy ilości węglowodanów. Dalej możemy wpisać dowolną notatkę, ale mamy też opcję określenia swojego stanu zdrowia, który, co ważne, też zostanie wzięty pod uwagę przy obliczaniu dawki insuliny. Przykładowo możemy zaznaczyć, że towarzyszy nam stres albo że jesteśmy chorzy. Dzięki temu kalkulator zaproponuje nam odpowiednio większą albo mniejszą dawkę insuliny. Wielkości tych zmian możemy edytować, kiedy wejdziemy w ustawienia i dalej w stan zdrowia. Jak widzicie, ja dodałem swój znacznik o nazwie kanapa.
Stosuję go najczęściej, kiedy po śniadaniu nie mam zamiaru nigdzie się ruszać, tylko właśnie siedzę na kanapie. Kiedy wpiszemy wszystkie dane do kalkulatora, przechodzimy dalej i określamy rodzaj bolusa, który chcemy podać. Mamy następujące opcje. Bolus standardowy, czyli określona dawka insuliny podana natychmiast. Bolus przedłużony, czyli określona dawka insuliny rozłożona w czasie, na przykład na kilka godzin. Bolus wielofalowy, czyli połączenie bolusa standardowego i przedłużonego. Możemy też wybrać opcję bolus szybki, o którym powiem później, albo wybrać możliwość podania insuliny penem z insuliną. Warto jej używać, jeżeli decydujemy się na podanie insuliny penem, na przykład przy niedrożnym zestawie infuzyjnym, ponieważ w ten sposób kalkulator bolusa uwzględni podaną insulinę w obliczaniu kolejnego bolusa. Ja wybiorę dla przykładu bolus wielofalowy. Przechodząc dalej, ustalamy, jaka ilość insuliny ma zostać podana natychmiast, a jaka ma być rozłożona w czasie i jak długo. Ponadto przy każdym z bolusów możemy dodatkowo wybrać opcję przesunięcie podawania, co oznacza, że bolus zostanie podany nieco później. Ja korzystam z tej opcji, kiedy przed jedzeniem mój cukier jest bliski hipoglikemii. Bolus szybki. Dodatkowym rodzajem bolusa jest bolus szybki. Wyróżnia go to, że podajemy go ręcznie, za pomocą przycisków na pompie, które znajdują się w tym miejscu. Aby go podać, wciskamy i przytrzymujemy obydwa przyciski na pompie przez 3 sekundy, aż usłyszymy sygnał dźwiękowy. Następnie wciskamy obydwa przyciski tyle razy, aż zostanie zaprogramowana odpowiednia ilość insuliny. Puszczamy przyciski i czekamy 3 sekundy. Wtedy pompa da nam sygnały dźwiękowe w ilości odpowiadającej ilości kliknięć. Jeżeli liczba się zgadza, wciskamy jednocześnie obydwa przyciski. Pompa poda insulinę i potwierdzi to dźwiękiem. Jeżeli natomiast chcemy anulować podawanie bolusa, wystarczy w ostatnim kroku, że nie wciśniemy obydwu przycisków. Funkcję bolusa szybkiego możemy włączyć i wyłączyć w ustawieniach, a także ustawić wielkość kroku bolusa. Dla każdego ta wielkość może być inna. W moim przypadku najbardziej sprawdza się pół jednostki na jedno kliknięcie. Korzystam z tej opcji, kiedy nie mam przy sobie pilota, a chcę podać korekcyjną dawkę insuliny. Dawka podstawowa. Terapia pompą insulinową różni się od terapii penowej pod wieloma względami. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest tylko zmiana sposobu podawania insuliny i znaczna ulga od igieł, ale również więcej możliwości w dawkowaniu insuliny. Wybór różnych bolusów to jedno, ale jest jeszcze inny, bardzo ważny element, dawka podstawowa, inaczej wlew podstawowy. Jest to odpowiednik insuliny bazowej w terapii penami. Przy konfigurowaniu pompy na samym początku ustalamy dawkę insuliny dla każdej godziny w ciągu dnia. To umożliwia bardzo dokładne dopasowanie dawkowania do naszego trybu życia i naszych potrzeb. Co więcej, dawkę podstawową możemy w dowolnym momencie zmniejszyć, zwiększyć lub wyłączyć na jakiś czas. W tym celu powinniśmy wejść w menu na pilocie i wybrać opcję dawka podstawowa. Tutaj mamy możliwość włączenia tymczasowej dawki podstawowej. Ustalamy, o jaki procent chcemy zwiększyć albo zmniejszyć dawkę podstawową i określamy przez jaki czas. Dla mnie ta możliwość to jedna z podstaw, jeżeli chodzi o planowanie wysiłku fizycznego, aby uniknąć niedocukrzenia. Pamiętajcie jednak, że postępowanie przy podejmowaniu aktywności fizycznej powinno być przez Was ustalone indywidualnie razem z lekarzem prowadzącym.
Możliwość ustawienia dawki tymczasowej to również świetna sprawa w odwrotnej sytuacji. Na przykład, kiedy wiem, że przez najbliższe kilka godzin będę miał znacznie mniej ruchu niż zazwyczaj i mogę zwiększyć tymczasowo dawkę podstawową. W Accucheck Solo mamy ciekawą opcję dodania tak zwanej niestandardowej, tymczasowej dawki podstawowej, czyli na przykład przepływ zmniejszony o 50% przez 3 godziny. Możemy ją sobie nazwać na przykład trening i dzięki temu możemy ją szybko uruchomić. W menu dawki podstawowej możemy również ustawić i dodać profile dawki podstawowej. Załóżmy, że nasze weekendy różnią się znacznie od dni w tygodniu i mamy inne zapotrzebowanie na insulinę. Wystarczy wtedy stworzyć nowy profil dawki podstawowej, czyli ustalić wielkości przepływu dla każdej godziny i możemy szybko przełączać się pomiędzy profilami. To inna, bardziej rozbudowana i szczegółowa opcja niż tymczasowa dawka podstawowa. Ile kosztuje korzystanie z Accucheck Solo? Moi drodzy, wiemy już, jak korzystać z pompy, więc powiedzmy sobie, ile kosztuje korzystanie z niej. Aby rozpocząć korzystanie z Accucheck Solo, należy przygotować się na zakup pakietu startowego w cenie 3992 zł. W skład pakietu startowego wchodzą jeden pilot, dwie bazy, każda działa po 4 miesiące, czyli w sumie 8 miesięcy, urządzenie wprowadzające, etui, ładowarka, instrukcja obsługi. Dodatkowo zestaw startowy zawiera dwumiesięczny pakiet akcesoriów, czyli moduły infuzyjne, dwa opakowania, każde po 13 sztuk, które wymieniamy co 3 dni, oraz zbiorniki na insulinę, również dwa opakowania, każde po 8 sztuk, które wymieniamy co 4 dni. Dalsze zaopatrywanie się w akcesoria wiąże się z zakupem modułów infuzyjnych. Jedno opakowanie, które zawiera 13 sztuk, to koszt około 394 zł, więc około 30 zł za sztukę. Zestawy infuzyjne dostępne są w dwóch wariantach. Teflonowe kaniule o długości 6 i 9 mm. Oraz rezerwuarów. Jedno opakowanie, które zawiera 8 sztuk, to koszt około 325 zł, więc około 40 zł za sztukę. A także baz. Jej koszt to 580 zł za sztukę. Natomiast pilot do pompy działa bez ograniczeń czasowych i posiada 4-letni okres gwarancji. Przyjmując, że miesiąc ma średnio około 30 dni i w tym czasie będziemy potrzebować około 10 modułów infuzyjnych za mniej więcej 300 zł oraz około 7 rezerwuarów za mniej więcej 280 zł, oraz bazy pompy, której koszt w skali miesiąca to 150 zł, szacunkowy koszt miesięczny utrzymania Accucheck Solo to około 730 zł. Na ten moment zestawy infuzyjne oraz zbiorniczki na insulinę nie są objęte refundacją. Niemniej jednak firma Roche podejmuje odpowiednie działania i dąży do tego, aby z czasem znalazły się one na liście refundowanych wyrobów medycznych. Więcej szczegółów na temat bezdrenowej mikropompy Accucheck Solo znajdziecie na stronie accucheck.pl oraz na stronie bezdrenu.pl. Bezpośrednie odnośniki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania na temat systemu Accucheck Solo, to zostawcie je proszę w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. A jeżeli czegoś nie będę wiedział, to dowiem się u źródła, czyli u partnera tego odcinka i Wam odpowiem. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!